debata jest taką możliwością wypowiedzenia swoich jakichś właśnie uwag, swoich potrzeb. Młodzież często wypowiada te potrzeby, ale wypowiada tak między sobą, ewentualnie nauczycielom. A taka debata, w której uczestniczą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organu prowadzącego, no na pewno daje większe pole do wyrażenia tych potrzeb, do wyrażenia oczekiwań. Warto jest mówić o sporcie, żeby te dzieciaki jednak wdrażały się do tej aktywności fizycznej. Forma debaty to było coś, co mnie przyciągnęło. Spotkanie dotyczyło tematyki sportu wśród dzieci i młodzieży, zarówno szkolnego, jak i tego pozaszkolnego. I widzę, że chęci są duże. Młodzieży garnącej się do sportu w różnych dziedzinach jest dużo. Niestety brakuje podstawowej infrastruktury sportowej, która jest, no ale stan jej pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Będę dążył do tego, aby wdrożyć wszystkie pomysły, łącznie z przebudową boiska i z lodowiskiem, które funkcjonowało zimą. Uczniowie mieli bardzo dużą chęć, żeby spróbować coś pozmieniać. Grupa, którą miałem, były to klasy trzecie gimnazjum, więc oni już kilka lat spędzili w tej szkole, plus jeszcze uczyli się w podstawówce, część z nich. Więc wiedzieli, czego tu brakuje, co można zmienić, co przydałoby się zmienić. Burzę mózgów robiliśmy, każdy mówił, co mu się nie podoba, co chciałby zmienić. Tak wybraliśmy najlepsze rzeczy z tego, zrobiliśmy też wśród uczniów ankietę i z tego też wybraliśmy jakieś problemy, które się najczęściej w tej ankiecie powtarzały. Nieraz piłki poza teren szkoły przez płot przelatywały, w samochody gdzieś uderzały, dlatego zdecydowaliśmy, że łapacze na piłki są potrzebne. Trzeba wyrównać boiska, położyć tartan na bieżnie i na boisko asfaltowe. Chcemy, żeby dalsze pokolenia też miały coś, co my zrobiliśmy, przygotowaliśmy,